Przed Euro 2016 we Francji zarysował się problem Lewandowskiego Roberta. Specjaliści w formie fachowej wypowiedzi, nierzadko o podłożu psychologicznym, spekulują. Najpierw się martwili, że Robert będzie grał w finale Ligi Mistrzów i przyjedzie na zgrupowanie przed Euro zmęczony i będzie na mistrzostwach źle grał. A teraz martwią się, że finał Ligi Mistrzów jest bez Lewego i to odbije się na kadrze, bo jakby grał w finale, oni mówią, to przyjechałby bardziej optymistyczny, a tak trzeba liczyć, że szybko się odbuduje. I to ci sami eksperci tak mówią. Wiemy już, że Robert Lewandowski przyjedzie na kadrę wypoczęty, ale pełen pesymizmu i będzie się odbudowywał. Dlatego tu uwaga do trenera Nawałki, Robert nie może teraz oglądać dołujących, pesymistycznych i męczących filmów. Żadnych tam irańskich dramatów psychologicznych, gdzie Abdul zobaczył piętę swojej siostry i nie może spać i pogodzić się, że siostra ma piętę. Jedną dręczy się do końca filmu na tle wydarzeń historycznych. Czy szwedzkich filmów, gdzie przez 2 godziny stara kobieta patrzy się na ścianę, a jak jej się znudzi, to hoduje pszczoły. Nic takiego. Robert musi oglądać komedie optymistyczne, najlepiej o budowaniu. Jeśli takich nie ma, to trzeba taki film dla Roberta nakręcić. Twórczy do dzieła, czas goni. A może zresztą nie ma się o co martwić? W końcu to niemiecka drużyna odpadła w półfinale, a nie polska. Będzie dobrze. Dajcie spokój. Będzie dobrze. Nie, dajcie spokój. Co wy takie tematy poruszać? Nie.